Dzień dobry, witam, Bartosz Zieliński z tej strony. Proszę Państwa, pokrywa termiczna. W jaki sposób wykonujemy pokrywę termiczną? Przede wszystkim ze styroduru, czyli to nie jest materiał jak styropian, jest to bardzo twardy i mocny materiał, który jest najczęściej używany do fundamentów, więc on jest no, bardzo mocny i ma właściwości o wiele lepsze termiczne niż styropian. Dlatego używamy styroduru. Jak to robimy? Dostajemy wymiary dokładne, tworzymy formę. Tutaj mamy akurat zlecenie, no dość takie potężne bym powiedział, bo pokrywa termiczna będzie to okrągła na 3,40 średnica, 340 cm. Więc co robimy? Robimy że, tak, że dzielimy ją na pół i później tą połówkę jeszcze dodatkowo na pół, żeby było łatwość w składaniu i lekkość, dlatego żeby dziecko i kobieta, prawda, nie miała trudności z podnoszeniem tego i nakładaniem tego. Więc po takiej formie, jak jest już wszystko wyformowane i sklejone, nakładamy na to skaj z rączką na każdej stronie, żeby było też łatwość, żeby była łatwość w ściąganiu tej pokrywy z jacuzzi, czy z basenu, czy z beczki, czy z jakiegokolwiek takiego produktu. A więc polecamy się, proszę dawać znać. Ja nazywam się Bartek Zieliński, Rzeszów, epraktyk.pl. Pozdrawiam.